Co? Sama? Za 5 zł. Kupiła. Mama też ma fajną maseczkę. On kupił przy dworcu, wiesz? U nas. 25 zł za głowę kupiłam maseczkę. A ja za 5 mam. Takie kupiłam sobie 3 sztuki, wiesz? 3 sztuki, fajne. Aha. A były najpierw cena 33 zł, a później po 5 były. Na internecie. Aha. No. Czasem można coś na internecie fajnego wyhaczyć, no, wiesz? No. I taniego. No. Poprzeceniane dużo rzeczy poprzeceniane. Były na suchą. No, teraz Paweł jedzie, pociągnie, no i jedzie, no. Maradochę. Amelka też by miała radochę, nie? No. No. Może się uda przyjąć, chociaż nie wiem. No. Zobaczysz. Zobaczysz, jak to będzie. Posłać coś? Podałam tylko paczkę przez auto. Autobusy jeżdżą, ale do... Nie wiem, tu musiałam na dworcu się zapytać. Może przez Flixbus, albo przez Sylwada, albo przez Euroline. A to ty byś musiała się u siebie zapytać. U siebie. U siebie. U siebie, wiesz, bo ty jak wysyłasz, to musisz u siebie się zapytać, czy ja bym wtedy na dworcu poszła i odebrała, nie? Ile tak no, w Polsce paczka kosztuje co najmniej 60 zł paczka, nie? W Polsce. Ale to nie przez pocztę. No, poczta jest raczej droga. Aha. Bo Berna przesyła przez autobus. No. Paczkę, 3 kilo. Ile? No to na jeden kilo płaci 1,5 euro. Aha. No to 10 kilo to masz 60 zł. No, masz tak. Przez jaki przewóz on ma? Na Rumunię to przez jakiś rumuński przewóz, nie wiem. Aha, a to musiałaby się iść na dworzec, na przykład w Mainz i się zapytać, nie? No albo przez internet sprawdzę. No. No, to się rozłączyło. No, mój internet cię chyba traci. No. A co, chcesz coś wysłać do Polski? Ja byś nie przyjechała, tak? No, podała ci te kalendarze. A co, kupiłaś już te kalendarze? A może przyjedziesz? No. Boisz, nie wiadomo, co będzie też, nie? Nie. Aha. No, czy się uda? Kurde, z tymi szczepieniami nie będziesz się specjalnie szczepić, się ryzykować, nie? Ze szczepieniem. Zadanie, szukam No. Który? Leśnie. Patrz, Ida. Jezioro. Widzisz? Aha. No, góry, nie? Jezioro. No, góry. No. Także na razie nie ma nikogo, jedziemy sami. No, wszyscy siedzą w chałupie, się chowią. Aby w końcu wyjść, ale ludzi podobno dużo w górach chodzi, w Tatrach chodzą. Wiesz, jak wynaleźli jakiś sposób i jechać w podróż służbową może, mogę tylko. Ja mogę, bo ja mogę, jestem firmą, firmę prowadzę, to ja mogę jechać w podróż służbową. Z Mirkiem, wiesz? Ida. No. Wystawia mi fakturę i mam nocleg, Ida, wiesz? No. No, ale tyle, że restauracje wszystko na wynos, nie? Trochę utrudnione jest, nie? Nigdzie tak nie można się teraz poruszać. Chyba, że w grudniu...